Wiadomości z powiatu nyskiego. Podpisywałem umowę dzisiaj z wykonawcą na realizację inwestycji przebudowa drogi w ramach programu współpracy transgranicznej z Czechami. O dziwo, firma czeska wygrała tym razem przetarg i będzie realizować odcinek od przed Białynyską przez wieś do Kopernik, tak naprawdę za Koperniki. Jest to drugi etap. W przyszłym roku będziemy już kończyć tę inwestycję i będziemy do granicy już przebudować tą drogę. To jest kwota 5 200 000 zł na ten rok. Małe utrudnienia, ale potem myślę, że już będzie się lepiej jeździć tą trasą i ona się jakby trochę ożywi i mieszkańcy będą mieli większy komfort poruszania się tą trasą, która prowadzi do granicy. Właśnie została podpisana umowa na wykonanie kolejnego odcinka naszej transgranicznej drogi, naszego transgranicznego zadania. I właśnie w tym miejscu za 2 tygodnie rozpoczniemy całość przedsięwzięcia. Tu właśnie firma rozpocznie swoje zadanie budową ronda. Oczywiście to będzie początek i wierzchołek Góry Lodowej naszego przedsięwzięcia, bo zostanie zmodernizowana i nawierzchnia, a także pobocza, wybudowane nowe chodniki wewnątrz wiosek, czyli przez wioskę Białanyska, Morów, Koperniki. Zostanie wybudowany bezpieczny azyl pieszo-rowerowy dla mieszkańców przemieszczających się z Morowa do Kopernik. Tam to jest szczególnie uciążliwe dla tych, którzy wieczorami, wczesnymi rankami uczęszczają do kościoła do Kopernik. Będzie również wprowadzone w większości nowe oświetlenie, nowe wyprofilowane rowy, pobocza i wszędzie utrzymany standard minimum 5,50 szerokości nawierzchni. Ten etap będzie realizowany właśnie od tego miejsca, czyli od wjazdu do Białynyskiej, aż za miejscowość Koperniki. Kolejny etap już w przyszłym roku, tak abyśmy się mogli z partnerem czeskim spotkać na granicy mniej więcej jesienią 2018. Nasz sukces, że wygraliśmy ten przetarg. Bardzo się cieszymy, że możemy w tym rejonie nyskim tutaj realizować jakieś prace, prowadzić. Zakładamy, że do 14 dni będzie przekazanie placu budowy i w najbliższym możliwym terminie, co w najkrótszym, byśmy chcieli wejść na te prace i tutaj rozpocząć roboty. Byliśmy dzisiaj pooglądać teren, też tutaj z przedstawicielmi. Chcemy na pewno dotrzymać umowy, czyli uważamy, że w tym terminie, jak to jest tam określone, to w tym terminie pracę chcemy zakończyć. Współpraca w dniu dzisiejszym bardzo fajnie, ja uważam, że to będzie trwało cały czas tak samo i na końcu sobie podamy sobie rąki i szczęśliwo zakończymy temat tak, żeby wszyscy byli zadowoleni.